się wydaje, że w tym całym byciu silnym to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Gekson, załatwimy to. Nie, dam radę. Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie. Oj, błagam. Pokonam cię jednym palcem. I to tym. Super ninja ludki, brać go! Gekson! Biegniemy! O, patrzcie! Mamy nowy sprzęt do ćwiczeń. Co? Wspaniale, ninja ludki! Jesteście coraz silniejsze! Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie! Oczywiście poza mną! Gekson! Nic ci nie jest? Nie, ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy! Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić wam pomóc. Teraz super ninja ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. Właśnie! Ninja ludki są silniejsze, gdy walczą razem. Ale my również. Czas być bohaterem! A ja mam już plan! Rozejrzałam się tak, jak mówił Gekson i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekłutą piłkę plażową. Chodźmy! Kwiatki? Nie mamy żadnych. To nie problem. Super kot prędkość! Nie ważcie się wytykać mnie palcem. Miałyście robić to, co wam każę. Jak? Łapcie ich! Dobra, piżamersi, przyszedł czas zabrać motyle do domu. Delikatnie. Cześć, motylki. Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy. Patrzcie na moje kolory, motylki. Chodźcie, chętnie wam pokażę. Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusio? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, motylki, ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie, lećcie proszę z nami. Świetnie! Wspaniale, motylki! Dziękuję! Co? Mój Luno Magnes się zaciął? Stop! Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście, ćmy? Na co wy czekacie, ćmajdy? Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne robale! O, hej, ćmy! Też z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli. Tak, obiecuję, że będę dla was miły. Nie, 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 nie! Teraz już nikt mi nie będzie pomagał! To takie niesprawiedliwe! Hej, normalnie prawie zrobiło mi się jej żal. Na śliskie śledzie! Widzę, że zieloniasty poznał smak mojego zamrażacza. Nikt nie wejdzie do mojej nowej kryjówki. I już nikt nigdy nie odbierze mi księżycowej figurki. Ponieważ jest moja! 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 Ha! Wcale się nią nie nacieszysz. Słuchaj, Luno, wygrałaś. Figurka jest twoja. Idziemy. Wiedziałam, że w końcu się opamiętacie. Co z Geksonem? Uwolnimy go i odzyskamy też moją figurkę. Musisz zbiec schodami pożarowymi, a potem wrócić na górę klatką schodową i wyjść tymi drzwiami. Oby to zadziałało! Leć, kotboj, teraz! To już koniec, Luno! Wiecie co? Chyba zieloniastego i koteczka też umieszczę w mojej kryjówce. Będą ślicznymi figurkami. Co
teraz? Sovello bez kolegów. Może ty też chcesz zostać u mnie jakimś meblem? Czas być bohaterem, chyba. Okej, teraz naprawdę ci ją daję. Dar, księżycowa figurka jest twoja. Tylko wypuść Gexona i Kotboja. Naprawdę mi ją podarujesz? Tak na zawsze? Tak, masz ją na zawsze. A teraz puścisz moich przyjaciół? Nie! Nie? Ale... Co? Zapomniałaś, że jestem zła? A teraz uzupełnię moją kolekcję pijamerso figurek! Sovello! Super Savi wiatr! Zaczął nas gonić. Chyba wie, kiedy odpuścić. Ryzykowałeś tortem Gexona. Ale go mamy! I te wspaniałe balony Mistrza Fanga. Nie słuchasz mnie! Ja lubię moje jaszczurki! Tak ci się tylko wydaje. Zobaczysz, jak fajnie będą wyglądać. To wspaniały tort Mistrza Fanga! Chciałem mieć ten tort jaszczurkę, ale zostałem z tym brzydkim czymś. No chyba, że chcesz się zamienić. Nigdy! Hej! No jasne! Nie, tort Mistrza Fanga! Tak, ten tort jest ekstra! Naprawdę ekstra! Szczególnie, gdy naciśniesz tutaj. A? Co się tu dzieje? Oj, bo to nie jest zwyczajny tort. To klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający! Klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający? Tak! Kiedy wszystkie lampki zapalą się na niebiesko, to bita śmietana będzie wszędzie. I gdy ktoś spróbuje ją wyczyścić, to zostanie przyklejaczowo unieruchomiony. Nauczycie się, że nie psuje mi się przyjęć. Jeśli wszyscy utkną, to nikt nie przyjdzie na przyjęcie urodzinowe Gexona. Wybacz, Gexon, to wszystko moja wina. Być może popełniłem błąd, ale teraz mam pomysł. Czas być bohaterem. Yeah! Czas zdmuchnąć moją świeczkę. Co to ma być za hałas? Pamiętajcie, pierwszy w środku wygrywa. Wygrałem! Co te pijakluski kombinują? Chwila, czy to jest jakaś kolejna gra? Dalej, jeszcze jedna rundka. Zostawcie go! Jest mój! Musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super go to prędkość! Ciasteczka! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój! Nie! Nie, nie, nie! Ha! A teraz mogę znowu zacząć wypełniać pojemnik chmurami. Do roboty! Więcej chmur! Zbierajcie się w pojemniku!
sobie. Nie cierpię wody, ale nie tak bardzo, jak nie cierpię zawodzić przyjaciół. Czas być bohaterem! Super go do prędkość! Już lecę, piżamerci! Szybszy od światła! Niezwykły konwój wbiega pod chmury! Wow! I wszystkie lecą za nim! Co? Czekaj! Co ty wyprawiasz? Jeśli ja mogę być cały mokry, Luno, to ty też! Jestem przemoczona! Stój! Przestań! Teraz muszę odwrócić jego działanie. Hey! Tak! To działa! Texon, ruchy! Pomóż mi pozbyć się chmur ze zbiornika! Nie ma sprawy! Super Gecko siła! Udało się! Wszystkie chmury zniknęły! I lato uratowane! Oddawaj mi to! Nie! Czyżby wielki, bardzo zły robot zatrzymał małego, biednego Kiciusia? A teraz ich zwiąż! Spokojnie, moc błyskawicy was uratuje! Ale błyskawica przecież nie istnieje! To postać z komiksu! Błyskawiczny Wyko Mikroxa! Jak miło, że wpadłaś! Czas wrzucić cię tam, gdzie twoje miejsce, robocie! Nie! Wypuść mnie! O nie! Co za bezużyteczny trik! Sovello, wszystko gra? Tak, przepraszam. Czemu próbowałam udawać błyskawicę? Jestem Sovella. Teraz Romeo zabierze najcenniejsze książki w mieście. Już je zabrałem! Już niedługo będą w nich tylko moje zdjęcia! Szybko, biegnijmy za nim! Dogonimy go w kotaucie! Okej, i tym razem użyję moich własnych sowich mocy. Czas być bohaterem! Ale po co jej ta książka o błyskawicy? Sowi wzrok! Okej, mały ptaszek powiedział, że jesteś... tam! Kotauto, za krzak! Niezłe wyczucie czasu. Masz, teraz idź między te drzewa i ją rozciągnij blisko ziemi. Jeśli mamy zatrzymać Romea, to najpierw musimy zająć się tym jego robotem. Co dalej, Sovello? A teraz wspaniała Sovella użyje swoich własnych wyjątkowych mocy. Najpierw super sobie skrzydła! A teraz sobie wzrok! Juhu! Patrz, Romeo! Nie masz jeszcze mojej ulubionej książki. Co? Łapią, robocie! Musisz się trochę bardziej postarać. Już to ogarniam. Nie, wcale nie! Jak tylko się odbijesz, to... Co ty wyprawiasz, ty niezdolny kociaku? Konwój! Oddaj mi już ten skokodurze! Ja dam radę powstrzymać Romea! Nie, Gekson! Tylko ja! Konwój! Dobrze! Jeśli nie dasz mi skoko do żera, to w takim razie użyję lotpaka. Nie, Gekson, uważaj! Ten lotpak jest bardzo niebezpieczny. Tylko mi go nie zepsuj, obślizgła jaszczurko! O nie! Gekson zrobi sobie krzywdę! Trzeba było pozwolić mu wziąć skoko do żer. Konwój, pomóż! Spokojnie, Sovello, zaraz się uwolnię! W końcu!
super sobie skrzydła! O! O! Ups! A! 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 Dzięki, Sovello! Ten lotpak dość ciężko... Uwaga! Ha! Nareszcie mam swój lotpak! A teraz przejmę kontrolę nad światem! Okej, powinienem zacząć od nieboślizgo gąbki? Albo może od ścisko tronu? A, chwila! Miałem użyć nichodmucha! Jestem genialny! I co teraz zrobimy? Mam już pomysł! Wydaje, że w tym całym byciu silnym, to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Gekson, załatwimy to. Nie, dam radę. Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie. Oj, błagam. Pokonam cię jednym palcem. I to tym. Super ninja ludki, brać go! Biegniemy! O, patrzcie! Mamy nowy sprzęt do ćwiczeń! Co? Stop! Cię! Mnie! Wspaniale, ninja ludki! Jesteście coraz silniejsze! Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie! Oczywiście poza mną! Gekson! Nic ci nie jest? Nie! Ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać wam, że jestem silny. Przecież my to wiemy. Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić wam pomóc. Teraz super ninja ludki są tak silne, że nikt ich nie zatrzyma. Szczególnie wszystkich naraz. Właśnie! Ninja ludki są silniejsze, gdy walczą razem. Ale my również. Czas być bohaterem! A ja mam już plan! Rozejrzałam się tak, jak mówił Gekson i znalazłam tę starą skakankę. A ty? Zepsuty rower. To wszystko. Mam przekłutą piłkę plażową. Chodźmy! Posłuchaj, to wcale nie jest takie proste. To bez znaczenia. Muszę dogonić Sovellę i się z nią pogodzić. No! Mój pterodaktyl! Na moje kocie wąsiska! Odzyskać mojego pterodaktyla i przy okazji złapać pewnego latającego koteczka. Trzymaj się, kotbo, i pomożemy! Sovello! Sovello! Pomocy! Robisz? Utknąłem! Wziąłem pterodaktyla, żeby cię dogonić i spytać, czy jeszcze mnie lubisz. Ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje? Gramy? Gramy! Niech najlepszy superbohater wygra. Patrzcie, jak ja wspaniale latam! Ładnie, ale spójrzcie teraz na mój super gecko chwyt! To nic w porównaniu do mojego super kota skoku! Hej! Hej, to niesprawiedliwe! Na! Ha! Już czas wypuścić kota z worka! Super koto prędkość! Super gecko siła!
możliwe! Super koto skok! I tak się właśnie wygrywa. Moje super triki na pewno były najlepsze. W życiu! Ja byłem o niebo lepszy! To ja wygrałem! Tak się składa, że to ja byłam najlepsza. Wygrałam! Znowu! Nikt nie może się ze mną równać. Sovella zwycięża! Ha? Gekson? Codboy? Codboy! Puszczaj nas! O nie! Luna ich złapała! Gdybym nie próbowała z nimi rywalizować, bylibyśmy tu razem. Hej! Czas być bohaterem! Drużyna A zwycięża! Tak, picze pluski? Popatrzcie sobie, jak szybko moje ćmy przynoszą mi łup! Posłuchaj, Luno, twoje ćmy są dobre, ale z pewnością nie są na tyle silne, żeby przynieść największą z zabawek, wielkiego T-Rexa! Co? Banał! Po prostu będą współpracować i go przyniosą. Stój, szalony kocie! Czas na wizytę! Przestań, rozbijasz się! Chyba, że to kolejny trik. Oczywiście! Sovello! Spokojnie, nic mi nie jest. Ha! Głos tylko jednego pijamersa już mi się znudził. Czas zdobyć je wszystkie! O nie, tracę mój głos. Chcę mieć wszystkie głosy. Czy to znaczy, że geniusz Romeo ma głosy nas wszystkich? To dlatego, że jest wspaniały. Ale my nie. Bez naszych głosów nigdy nie wymyślimy razem planu, jak będzie można go pokonać. A wszystko przez to, że Gekson nie odzyskał głosu, kiedy miał okazję. R-O-M-E-O! Romeo! O, słucham, Gekson? Oj, wydaje ci się, że możesz zostać bohaterem. Nie sądzę, ty zieloniasty gadzie! Sobie, co będę mógł zrobić dzięki tym głosom? I cała wina spadnie na pijamersów! Oj, to nawet bardziej genialne niż sądziłem! He? Czemu się zatrzymuje? Może coś się dzieje z silnikiem? Pomocy! Nie! Koniec przerwy! Czas ruszyć w nowe miejsce! Nie mogę biec za nocnym ninją i ratować Sovellę i Gekksona! Wykiwał mnie! Sovella miała rację! Złość tu nie pomaga! Szczególnie złość na własnych przyjaciół. Czas być bohaterem. I to na spokojnie jak mistrz Fang. Ups, nie tędy. Na tańczący taśmik! Wow! Pomóż nam w końcu! Prosimy, konwoj! Dalej, konwoj! No dobrze, czas przyspieszyć. Super koto prędkość! Codboy uspokaja się i wykonuje plan ratowania swoich przyjaciół. Uważaj! Już w porządku. Codboy wrócił. Jest spokojny i opanowany, tak jak mistrz Fang. Super koto prędkość! Ostatni przystanek dla pasażerów. To była super jazda! Dzięki za ratunek. Bardzo proszę i przepraszam, że się na was wcześniej złościłem. To było bardzo niegrzeczne. W porządku. Wrócił prawdziwy Codboy. Dziękuję i wpadłem na pomysł. Może jeśli nocny ninja i jego ninja ludki się zezłoszczą, to też się pomylą. Dalej, pijamersi!
Ale teraz to ja mam plan. I żeby zadziałał, muszę być cierpliwa. Czas być bohaterem! Tak! Wiem, że tam jesteście, Pidgea Mercy, ale długo tam nie zostaniecie. Szybko! Jaki masz plan, Sovello? Zatrzymamy ten pociąg na dobre i zrobimy to razem, we trójkę. Hotboy, ty podskocz i złap kilka gałęzi. Gexon, ty ustaw się obok szyno-układacza. Jasne, Sovello! A wtedy moja kolej. Podam ci gałęzie od Hotboya, a ty użyjesz ich, żeby zatrzymać szyno-układacza i unieruchomić pociąg. Bez szyn Romeo nie będzie mógł dalej gonić swojego warsztatu. Super plan, Sovello! Myślę, że zadziała. O ile tylko zaczekam, aż każdy z was wykona swoją część. Dalej, Pidgea Mercy! Ups! Pamiętaj, Sovello, bez pośpiechu. Teraz ty, Hotboy! Ja tu, no wiecie, zaczekam. Okej, mój szyno-układaczu, działaj szybciej! Pośpiesz się! Super Koto Spot! Okej, teraz moja kolej. Tylko spokojnie. Idealnie, Sovello! Co? Przestańcie, Pidgea śledzie! Za późno, Romeo! Gexon, zatrzymaj szynę układacza! Nie! Wszystko będzie dobrze, Sovello. Złapaliśmy cię! Hotboy, Gexon, przepraszam. Chciałam pokazać wam, że umiem grać w nogę. Ale przecież my o tym wiemy, Sovello. I byłabyś jeszcze lepsza, gdybyś podawała. Masz rację. To gra drużynowa, a my jesteśmy drużyną. Czas być bohaterem! O! Musimy jakoś wydostać Sovellę z tej piłki. Trzeba ją przebić. Może jakimś naprawdę dużym spiczastym czymś. Może masz ten, który stoi przed muzeum? Gexon, poturlaj piłkę. Hotboy, idź przodem i nim kieruj. Gdzie są te nieznośne Pidgea śledzie? Tędy, trochę w lewo. Uważaj! Na lampę. Lunofiłko, wracaj do mnie! Nie! Hej, dlaczego zwolniliśmy? To Luna i jej... Lunomagnes jest zbyt silny! Już wiem, musimy współpracować! Gexon, użyj gekosiły! Hotboy, użyj kota prędkości! A ja użyję super sobiego wiatru! Pidgea Mercy! Bezużyteczny grat! A teraz przebijmy tę lunopiłkę! Super Gecko siła! Lepiej poturlajmy ją najszybciej, jak się da! Jasne! Co wy wyprawiacie? Nie! Czas być bohaterem i pozwolić wam pomóc. Super Koto Prędkość! Ale jeszcze fajniej będzie, jeśli pomożecie mi jako super bohaterowie. A Maja to teraz... Sovella! Greg to teraz... Gexon! Czyli Pidgea Mercy! Musimy dotrzeć do superkomputera Romea. Jeśli go zatrzymamy, będzie po robotach. Zróbmy to! A? Pomóż reszcie robotów, Robokocie! Nie! Natalii! Jak poznam prawdziwego Gexona i Sovellę? To ja jestem Sovella. To ja jestem Gexon. Nie, bo ja... Nie, ja! Co powiesz na to, koteczku? Nie!
nie możesz ich odróżnić. Może te roboty mają supermoce, ale to nie są moi przyjaciele. Sovella, Gekson, łapcie! Tak, kopiąca taczka! A teraz świstobrót! Ha? Widzisz, Romeo? Potrafię ich odróżnić. Gotowi na coś specjalnego? Ha!